Cześć, witam Was serdecznie z Teatru Druga Strefa w Warszawie przy ulicy Magazynowej 14, na kolejnym odcinku pod tytułem Rozmowy na Magazynowej 14. A dzisiaj moją gościnią jest dramaturżka, reżyserka, aktorka, instruktorka teatralna i bardzo kreatywna osoba Natalia Fijewska-Zdanowska. Dzień dobry. Natalia, zaczniemy naszą rozmowę od pytania o wielką teatralną rodzinę, z której nie tylko pochodzisz, ale którą też tworzysz. Jak to się wszystko zaczęło? No faktycznie te nasze korzenie teatralne trochę zdeterminowały to, co robimy w życiu. I Teatr Młyn jest teatrem siostrzanym, prowadzonym przeze mnie i moje dwie siostry, ale nie od nas się zaczęło. Zaczęło się z naszej perspektywy od naszych dziadków, którzy są, babcia żyje, jest aktorką z mocno starszą panią, ma 104 lata. A dziadek był aktorem lalkowym, a jego brat znanym aktorem filmowym Tadeusz Fijewski, dziadek Włodzimierz, babcia Klara. I faktycznie to babcia z nami jakoś w dzieciństwie inicjowała takie teatralne zabawy, przedstawienia gdzieś tam na rodzinnych uroczystościach. I potem my same też chciałyśmy się bawić w teatr. To było dla nas fajne, atrakcyjne. Zaczęłyśmy to robić po swojemu. I potem okazało się, że to jest w ogóle nasza jakaś droga życiowa. Ale na pewno wpływ tutaj mieli też nasi rodzice, którzy aktorami nie są, ale są psychologami. I stąd... Choć to jest dość blisko. Tak, to jest bardzo psychologa. Blisko. I więc na pewno to jest, to co robimy jest jakimś połączeniem tych dwóch rodzinnych gałęzi i naszych też zainteresowań, bo my z kolei z Zuzą skończyłyśmy filozofię, więc gdzieś to wszystko się ze sobą łączy. Wasza przygoda z teatrem zaczęła się z tego, co ja pamiętam, a pamięć mam jeszcze dobrą, od pisania o teatrze. Nawet nie. Nasza przygoda zaczęła się od robienia teatru, który się nazywał Teatr Sióstr Fijewskich. Ja miałam lat naście, moje siostry były odpowiednio młodsze i objeździłyśmy ileś festiwali, zdobywając jakieś nagrody, a czasem dostając po głowie, ale to było takie, na pewno takie inicjujące doświadczenie wyjścia z tej domowej zabawy w teatr. A pisanie o teatrze było jakąś moją przygodą, ale w którymś momencie też już stwierdziłam, że to jest, że nie można robić tych dwóch rzeczy naraz. Nie można obejrzeć swojego spektaklu i napisać z niego recenzji? Mamy takie przykłady w historii. No cóż. Dobrze, Natalia, właśnie mówiłaś o tej zabawie, domowej zabawie w teatr i tak sobie myślę, że z tego się wzięła twoja pasja do uczenia teatru. Bo jesteś też instruktorką teatralną. Taki festiwal, że tak powiem, się odbywa niedaleko Warszawy, nazywa się Galimatias. Zdradź nam coś, opowiedz nam o tym, dla kogo jest Galimatias, kto może przyjechać, kto występuje, no i jaką rolę ma w ogóle pedagogika teatralna w twoim życiu. Galimatias to jest absolutnie mój ukochany festiwal i moja wielka teatralna przygoda. Festiwal otwarty na wszelkie formy teatralne. Przez 10 lat faktycznie miałam przyjemność go organizować. Potem przyjęła go świetna instruktorka Kasia Rozpędowska, a ja miałam zaszczyt być w jury przez te kolejne lata. I za każdym razem to było dla mnie wspaniałe doświadczenie, takie niezwykłe spotkanie z bardzo różnorodnym teatrem tworzonym przez i profesjonalistów, i amatorów, i młodzież, i osoby starsze, i dorosłych, i grupy mieszane. I też elementem tego festiwalu były rozmowy, także gdzieś ta wymiana była niezwykle istotna. Takie rozmowy, które się przeciągały po prostu do późnych jakichś nocnych godzin. Czasem kłótnie, czasem łzy, czasem śmiech. I bardzo takie doświadczenie bardzo inspirujące.
A ja też przez 18 lat po prostu pracowałam jako instruktor teatralny. To jest taka moja druga część mojej pracy. Ale od pewnego momentu zaczęłam też uczyć instruktorów, jak można prowadzić zajęcia teatralne. I od 7 lat to robię. Bardzo lubię tą część swojej pracy, bardzo lubię spotykać się z ludźmi, którzy potem niosą teatr do swoich środowisk i prowadzę taki autorski kurs instruktorów teatralnych w ognisku teatralnym Teatru Ochoty i różne zajęcia, szkolenia, warsztaty. Wydaje mi się, że teatr jest takim filarem społecznego rozwoju i że może nie tylko twórczo rozwijać, ale też, że może rozwijać uczestników jako ludzi. No i chyba stąd też jakaś moja pasja w tej dziedzinie. Ta twoja pasja do uczenia teatru jest dosyć duża, bo pamiętam, z siostrami prowadziłyście, nie wiem czy jeszcze prowadzicie, zajęcia teatralne w przedszkolach. To był jest, taki projekt, tak, to jest dziedzina mojej siostry Zuzy Fijewskiej Maleszy. Ona się wyspecjalizowała w teatrze dla przedszkolaków. Powstał spektakl dla przedszkolaków, mnóstwo zajęć, które właśnie Zuza i inni instruktorzy razem z nią prowadzili w warszawskich przedszkolach, a teraz ostatnio też udostępniliśmy słuchowiska dla dzieci, które są takim teatrem słuchanym. To też taki powrót do naszej dziecięcej przyjemności, bo to pamiętamy z dzieciństwa, po prostu mnóstwo płyt, które się na okrągło słuchało i cudownych bajek. A Zuza robi i pisze i realizuje słuchowiska dla dzieci, które dotyczą jakoś ich rzeczywistości i no, wiemy, bo mamy teraz podgląd, bo słuchowiska są na YouTubie, więc wiemy, jak wiele razy są odsłuchiwane i sądzimy, że rodzice pewnie czasem przeklinają nas za to, że muszą setny raz słuchać o Bolusiu albo o słoniku. No ale też to chyba jest taki dobry sposób spędzenia czasu, szczególnie teraz, w tym trudnym okresie. I w ten sposób przechodzimy do tego trudnego okresu i będziemy mówić o Teatrze Młyn, o Młynotece. A zaczęło się wszystko od Teatru Sióstr Fijewskich, bo we trójkę, we trzy tworzycie ten teatr. Tworzy go Natalia, Zuzanna i Agata, trzy siostry fijewskie. Jesteście na Starym Mieście w Warszawie. Ja bym polecam, jeżeli tylko gdzieś będziecie, jak otworzą teatry, Teatr Młyn, Staromiejski Dom Kultury, dobrze kojarzy? Stołeczne Centrum Edukacji. Ja niestety mylę zawsze te dwie instytucje, tak, bo one są od siebie oddalone 150 metrów, więc nawet wejście mają od tej samej strony. Stołeczne Centrum Edukacji Teatralnej, Teatr Młyn. Jak wy teraz działacie? Od ponad prawie roku jesteśmy tak naprawdę wszyscy zamknięci, jeżeli chodzi o teatry. Jak działacie, jak pracujecie? No, chyba dla wszystkich to był bardzo trudny czas. Dla mnie ten początek był bardzo trudny, bo zawsze byłam orędowniczką takiego teatru bardzo bezpośredniego, takiego bezpośredniego kontaktu z widzami. Też jesteśmy teatrem kameralnym. Nasza scena to jest 50 miejsc, to jest scena na poddaszu, malutka. Aktorzy są 2 metry od widzów. Więc no, pomysł, żeby to przenieść na ekran, to wydawał się totalnie szalony i na początku to w ogóle nie, no nie, gdzie, jak. Ale mam bardzo sprawny i mądry zespół w Teatrze Młyn, organizacyjny i koncepcyjny. I to dziewczyny jakoś, bo to jest zespół, damski zespół. To jest kobiecy teatr. Kobiecy teatr. Chociaż występują tak, też występują panowie. Występują też oczywiście mężczyźni, ale zespół organizacyjny jest złożony z mądrych, zaradnych i przedsiębiorczych kobiet. No i dziewczyny zaczęły szukać rozwiązań.
rozwiązań i udało się znaleźć ekipę filmową do sfilmowania naszych sztuk i nasze miejsce było zamknięte, właściwie prawie cały czas działałyśmy zdalnie. Przepraszam, przerywam. Gdzie kręciłyście sztuki w takiej sytuacji? W wynajętych miejscach. Także musiałyśmy pasja i miłość do teatru plus do tego super profesjonalne przygotowanie zawodowe daje te efekty, które możecie oglądać na YouTubie chociażby. Tak, tak. No, kilka miejsc nas wsparło. Teatr Soho, Dom Kultury Dorożkarnia, Teatr Ochoty. To były takie miejsca, które po prostu nam pomogły, dlatego że Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest placówką edukacyjną, więc trochę inne obowiązywały zasady i był taki czas, gdzie teatry były otwarte, a my nie mogłyśmy i tak wejść na naszą scenę. Nawet kłopot był z wejściem do naszego magazynu. Więc to wszystko było bardzo jakby organizacyjnie trudne, ale udało się nagrać cztery spektakle i zorganizować im pokazy online. I każdy pokaz udawało nam się zrobić lepiej, znaczy lepiej zorganizować, także faktycznie tych widzów było coraz więcej, coraz większy był zasięg. Ostatnia zrealizowana przez nas sztuka zebrała na żywo 1500 osób, co wydaje nam się, że to było bardzo dużo i faktycznie... To jest bardzo dużo, gratulacje. Naprawdę to jest bardzo dużo dzisiaj. Więc i też miałyśmy takie poczucie, że udało się zachować, czy w ogóle stworzyć jakiś nowy rodzaj kontaktu, że też widzowie byli tego spragnieni, że kiedy rozpoczynała się premiera, to po prostu sypały się komentarze. Dzień dobry, jesteśmy, już czekamy. to jest tak. Z naszej strony też dzień dobry, fajnie, że jesteście. Jakby, a kiedy się kończyła, to ikonki oklasków albo komentarze, stoimy i klaszczemy. To było strasznie miłe. Też takie dzielenie się ludzi swoimi jakimiś emocjami. Jak ktoś pisał, że się wzruszył, że właśnie siedzi i płacze, albo że się uśmiał. To było strasznie fajne. Tego nie ma w teatrze na żywo, prawda? Odbieramy to jakby pozawerbalnie, tak. No bo słyszymy, nie wiem, oddechy, śmiechy, ale nie mamy tego komentarza. A tutaj jest taki właśnie inny rodzaj kontaktu. Bardzo, bardzo to było takie miłe, dobre i wzmacniające. No poza tym udało się nam stworzyć taką naszą własną malutką platformę do prezentacji tych spektakli i w ogóle, ponieważ platforma powstała z takiej antykowidowej dotacji z Biura Edukacji przy okazji innego projektu, ale dostałyśmy zgodę to, żeby ją wykorzystać do działań artystycznych i tam można jakby wykupić sobie dostęp do spektaklu, trochę tak jak w innych serwisach filmowych, czy tam, gdzie oglądamy seriale, no 48 godzin i tam w dowolnym momencie sobie obejrzeć. Także takim niesamowitym narzędziem dysponujemy teraz, co wydawało się totalnie niewyobrażalne. Natalia, przerwę ci teraz. Powiedz, gdzie jest ta platforma, gdzie tą platformę można znaleźć, z której można sobie wypożyczyć wasz spektakl i obejrzeć, wspierając oczywiście wspaniały Teatr Młyn w Warszawie. Platforma nazywa się Młynoteka i jest pod adresem mlynoteka.mlyn.org. Zapamiętaliście? mlynoteka.mlyn.org. Wchodźcie tam, wykupujcie dostępy do spektakli. Będziecie wspierać w ten sposób kulturę, która bardzo teraz potrzebuje wsparcia i będziecie przy okazji, a także zarazem wspierać wspaniały Teatr Młyn, który tak jak większość, przepraszam, tak jak wszystkie teatry, niestety nadal pozostaje zamknięty. Natalia, w tym okresie covidowym jesteście też bardzo aktywne, bardzo aktywni, jeżeli chodzi o produkcję i emisję słuchowisk w internecie. Czy one się wzięły z powodu COVID-u, czy to jest działalność, która była przed COVID-em? Pierwsze słuchowiska powstały już dość dawno temu, bo 10 lat temu, i to były takie słuchowiska
przygotowane właściwie dla naszych własnych dzieci, dla moich. Rodzinna, półamatorska produkcja Słuchowiska o Bolusiu, przeze mnie napisane. A dwa lata temu Zuza, moja siostra, zaczęła przygotowywać słuchowiska o słoniku, który jest przedszkolakiem, ma swoich znajomych, inne zwierzątka w przedszkolu. I te słuchowiska spotkały się z mega fajnym odbiorem w przedszkolach. Okazało się, że mogą bardzo dobrze pomagać dzieciom w integracji, w oswojeniu się z przedszkolną rzeczywistością, że mogą też wspierać rodziców w różnych rozwiązaniach. I kiedy przyszła pandemia, no to te zapomniane słuchowiska o Bolusiu udostępniliśmy i okazało się, że po prostu jest szał. A słuchowiska o słoniku zaczęły powstawać kolejne i kolejne. I faktycznie zrobił się cały fan klub dzieci, które chcą słuchać słonika. Powstały, już teraz mamy kilkanaście odcinków, w trakcie są przygotowania następne. I to też taki sposób na to, żeby dzieci mogły przetrwać ten trudny czas. Wiemy, że niektórym dzieciom na przykład przypominało to rzeczywistość przedszkolną, kiedy tęskniły za swoimi kolegami, koleżankami, że mogli się z tego pośmiać, że mogli poczuć, że są jakby w tym przedszkolu, sobie to wyobrazić. No albo sposób po prostu na spędzenie czasu też na taki oddech dla rodziców, którzy muszą przecież pracować i mamy wszyscy wyrzuty sumienia, puszczając kolejne bajki, a możemy nie mieć wyrzutów sumienia, puszczając słuchowiska, bo jednak uruchamia to wyobraźnię i jakąś kreatywność. Powstała też taka metoda dla rodziców pracy z dziećmi w domu. Ona się nazywa Zobacz, jak sobie wyobrażam, i to też jest taka metoda autorstwa Zuzy, która jest dostępna na Młynotece i może być też jakimś sposobem na bycie z dziećmi w takim czasie domowym. No bo to jest ten czas, kiedy 24/24 rodzice są z dziećmi. To jest niestety bardzo trudny czas. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak nie zagryzacie się nawzajem w domach. Czyli no kiedy właśnie, nagle no wszyscy są na jednej, kolokwialnie mówiąc, kupie. I to nie jest jeden dzień, dwa dni, to już trwa bardzo długo. Natalia, tak coś mi mignęło w internecie. Czyżbyście też wydawały płyty? No, nasz teatr jest teatrem po części muzycznym. Mamy takie dwie linie, spektakli psychologicznych i spektakli muzycznych. Taki rodzaj piosenki literackiej z pogranicza trochę kabaretu, a trochę innych gatunków. To jest element naszego profilu teatralnego. I faktycznie mamy na koncie kilka płyt, które powstały w różnych okolicznościach z różnymi artystami. I teraz wracamy do tych albumów i gromadzimy je i sukcesywnie udostępniamy na Młynotece. Właśnie udostępniliśmy pierwszy album zespołu Nocny Super Sam, a niedługo udostępnimy kolejny album Nocnego Super Samu i dwa albumy, które powstały w ramach naszych młynowych projektów. Nagą Pragę, która jest zbiorem piosenek ze spektaklu Naga Praga, i Słowo Toki, taki miks piosenek o współczesnym człowieku w konfrontacji z technologią. Tak, my odkrywamy technologię już od ponad roku wszyscy. Teatr Młyn, jak i większość teatrów, robi swoje spektakle, przenosi do internetu. Jak wygląda taki dzień zdjęciowy, powiedzmy górnolotnie? Jak to się u was odbywa? No bardzo zależało nam na tym, żeby zachować teatralność tych pokazów, że to jednak nie jest film, więc robiliśmy bardzo dokładną próbę, a potem staraliśmy się w taki sposób pracować, żeby zachować chronologię scen, żeby ten przebieg emocjonalny aktorów też był jakoś prawdziwy. Oczywiście każdą scenę trzeba powtórzyć kilka razy, ale jakby z zachowaniem kolejności.
pewne, oczywiście musieliśmy się jakoś nauczyć tego filmowego języka. Te nasze realizacje, one przypominają może trochę bardziej jakieś takie niezależne kino niż rejestrację spektaklu, dlatego że kamera jest bardzo blisko, montaż jest dynamiczny. Bardzo skoncentrowany na aktorach, na ich twarzach, na ich emocjach. Okazało się, że pewne rozwiązania, metafory, które w teatrze są oczywiste, w filmie się nie sprawdzają, że trzeba szukać trochę innych rozwiązań, że na przykład pocałunek, który w teatrze może być zasugerowany, na filmie musi zdarzyć się naprawdę. Nie ma takiej możliwości, żeby się nie zdarzył. Albo że łzy, które w teatrze są elementem przedstawienia. W filmie, kiedy mamy aktora bardzo blisko i ten aktor płacze, one działają dużo mocniej, dużo intensywniej. Także na przykład scenę płaczu w jednym ze spektakli musiałam skrócić, bo okazało się, że jest zbyt dojmująca, zbyt przykra do oglądania, że bardzo mocno działa. Ale też miałam ogromne wsparcie w aktorach, szczególnie w tych aktorach, którzy mają duże doświadczenie filmowe i którzy jakby z automatu wiedzieli, w jaki sposób po prostu pracować przed kamerą, że to jest inny rodzaj, że gest jest mniejszy. Musi być tak. Tak, że głos jest skierowany nie do widza, ale do współaktora, że po prostu trochę inne są te środki. No i też mieliśmy fantastyczną ekipę filmową, bardzo wspierającą. Reżyserkę Olę Panisko i Irenę i Tomasza Suskich, którzy dźwiękiem i obrazem się zajmowali. I faktycznie z taką dużą dokładnością zaopiekowali się tymi realizacjami. Także no, jestem tu reżyserem, ale też z ogromnym wsparciem wielu, wielu osób. Dobrze, w Teatrze Młyn ty też występujesz, czy już nie, nie, właśnie tylko... powiedziałeś na początku, że jestem aktorką, ale to nieprawda. Ale gdzieś na którym, że tak powiem, z portali teatralnych masz dopisane to aktorstwo. To niesłusznie. I to dokładnie ty, bo sprawdzałem, dokładnie ty masz dopisane. Bo sprawdzałem, czy być może patrzę na profil Zuzanny czy Agaty. Nie było oczywiście przy tobie to aktorstwo. Reżyserujesz, piszesz sztuki. Czy można powiedzieć, że jesteś dyrektorką artystyczną Teatru Młyn, czy wytworzycie pewien trójdyrektoriat jako siostry? Oficjalnie jestem, ale tak naprawdę tworzymy trój. To znaczy my się faktycznie konsultujemy i wspólnie we trzy współprowadzimy teatr, bo wszystkie najważniejsze decyzje są wspólne. Dobra, na waszej scenie, dopóki nie było pandemii, a teraz oczywiście w tych wersjach filmowo-teatralno-telewizyjnych występują cudowne aktorki, cudowni aktorzy. Wspomnę o chociażby o Joannie Żółkowskiej czy Paulinie Holc, o... Teraz się będę już podpierał, że tak powiem, kartką o Krzysztofie Kiersznowskim, o Jarosławie Boberku. Czy łatwo było ich zaprosić, takich aktorów, takie aktorki do współpracy z wami? Ta współpraca nie zaczęła się teraz, oczywiście ja wiem, tak, że to zaczęło się dużo, dużo wcześniej. No, to w każdym, do każdego spektaklu szukanie aktorów wyglądało inaczej. Czasem udawało się od razu, czasem trzeba było poszukać dłużej. Ale chyba kluczowe jest taka okazja, żeby opowiedzieć coś o otaczającym świecie, żeby zrobić rolę, która nie jest rolą abstrakcyjną, tylko bardzo dzisiejszą, bardzo współczesną. I myślę, że też jakaś psychologia tych postaci, że też to było jakoś pociągające dla aktorów, że w naszych spektaklach aktor nie jest jednym z elementów widowiska. Aktor jest najważniejszy, to o nim, to on opowiada historię. Jesteście teatrem, w którym no, aktor jest, trudno to mówić w czasach covidowych, praktycznie na wyciągnięcie ręki. Czuje się też oddech aktora u was w teatrze. Jakie macie plany na tę chyba odległą przyszłość, ale
liczymy na to, że w końcu będziemy mogli się otworzyć. Czy nowe spektakle, czy nowe premiery, czy chcecie wrócić do grania tego, co macie w repertuarze? Tak, chcemy wrócić. Mimo, że spektakle są nagrane i są dostępne, to chcemy, żeby były też grane na żywo. Wydaje nam się, że to, że spektakle są dostępne w internecie, to sprawia, że na przykład mogą je obejrzeć osoby, które nie mają możliwości przyjść do teatru w Warszawie. I że to jest dobrze, że tak się stało. No ale oczywiście marzymy o tym, żeby wrócić na scenę. Mamy przygotowany scenariusz do kolejnego spektaklu. Ten scenariusz powstał w ramach mojego stypendium z programu Mobilni w Kulturze. I no, jesteśmy gotowe do działania, no ale wszystko zależy od tego, czy miasto wesprze nasz tegoroczny projekt. I jeśli tak, to będziemy funkcjonować tak, jak będzie można. I tego oczywiście życzę. Natalia, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na rozmowę. Moją gościnią była Natalia Fijewska-Zdanowska i teraz powiem prawidłowo, reżyserka, dramaturżka, instruktorka teatralna, wspaniała kobieta, która swoją pasją zaraża innych. Oficjalnie dyrektor artystyczna Teatru Młyn, ale tak naprawdę ten teatr tworzą trzy wspaniałe kobiety, Natalia, Zuzanna i Agata. Ja was serdecznie zapraszam do Teatru Młyn. Natalia, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli będziecie mieli tylko okazję i wrócimy już do normalnego grania, koniecznie odwiedźcie Teatr Młyn. Wiecie, gdzie szukać w internecie, wiecie? Tam, gdzie są spektakle, które możecie wykupić sobie dostęp i wesprzeć Teatr Młyn, to jest mlynoteka.mlyn.org. A strona teatru? Mlyn.org. Też jest profil na Facebooku. Jesteście na Instagramie? Też, tak. Więc też szukajcie na Instagramie wszystkie nowości, co słychać w Teatrze Młyn, tam znajdziecie. Ja bardzo wam dziękuję za to, że jesteście z nami, że oglądacie i słuchacie rozmowy na Magazynowej 14. I tradycyjnie formułka na koniec. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, kciuk w górę. Jeżeli nie, wyślijcie to nagranie swoim wrogom, oni dadzą nam tych kciuków miliony. Natalia, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Kochani, do zobaczenia. Dzięki.